To bardzo dziwna sprawa, Holmesie. Jestem zaskoczony, że dotychczas rodzina nie zgłosiła się do ciebie po radę. Co? A sądzę, że masz na myśli morderstwo Fuchsrast, co? Tak. A no jeśli tak, może zainteresuje cię, Watsonie, to, co otrzymałem przed śniadaniem. Proszę obejrzyj ten blankiet. Odnośnie sprawy Eltona chciałbym odwiedzić pana punktualnie o 10:15. Vincent. Tak, ze stylu telegramu można sądzić, że jest to adwokat o starych zasadach pracujący u rodziny Eltonów. Ponieważ, jak się orientuję, Watsonie, mamy jeszcze kilka minut czasu. Bardzo cię proszę, abyś był łaskaw odświeżyć mi w pamięci i przejrzeć wraz ze mną konkretne fakty podane w sprawozdaniu porannej gazety. No, z pominięciem oczywiście nieistotnych uwag reporterów. Tak. Proszę cię, proszę siadaj. No więc tragedia miała miejsce w Fuchsrast, w starym dworze w Sussex, położonym koło Forest Row na lesistym obszarze Shadow. Do rzeczy, do rzeczy, Watsonie. Była to własność pułkownika Mateusza Edeltona. Aha. Tak. Dziedzic Edelton, jak go nazywano, był miejscowym sędzią, a zarazem najbogatszym obywatelem ziemskim w okolicy. W czasie popełnienia morderstwa z domowników Fuchsrast obecni byli jego siostrzeniec, Percy Longton. Longton? Tak, kamerdyner Morstedt. Morstedt? Tak, oraz czworo domowej służby. Tak. Ubiegłego wieczoru, jak zwykle o godzinie 8, dziedzic Edelton wraz ze swym siostrzeńcem spożyli kolację. Po kolacji dziedzic polecił sprowadzić sobie konia i zniknął na godzinę. Po powrocie wypił w holu w towarzystwie siostrzeńca szklankę porteru. Miał to miejsce na kilka minut przed 10:00. Tak. Jak się zdaje, musiała nastąpić między nimi jakaś kłótnia, gdyż kamerdyner stwierdził, że wchodzący z winem zauważył, iż dziedzic był cały czerwony z podniecenia i że zachowywał się oschle. Rozumiem. Tak. Tak. Wychodząc z pokoju, kamerdyner słyszał ich głosy w gwałtownej sprzeczce. Wkrótce po północy obudził domowników głośny krzyk dochodzący z holu. Gdy zbiegli ze schodów, ujrzeli z przerażeniem dziedzica Edeltona leżącego bez przytomności w kałuży krwi, z roztrzaskaną głową. Co? Obok ciała umierającego mężczyzny stał Percy Longton w szlafroku, trzymający w ręku ociekający krwią topór. Co? Tak, topór. Topór średniowiecznego kata, Holmesie. Zerwany z kolekcji broni zawieszonej nad kominkiem. Longton był tak przerażony, że z trudem jedynie mógł pomagać przy unoszeniu głowy rannego i przy tamowaniu krwi z rany. Gdy Morstedt pochylił się nad dziedzicem, ten podparł się na łokciach i ciężko dysząc wykrztusił: to był Longton. To był Long... I opadł martwy w ramiona służącego. Wezwano miejscową policję, która na podstawie zeznań o kłótni między dwoma mężczyznami, o zastaniu siostrzeńca stojącego nad ciałem i wreszcie o oskarżających słowach samego umierającego aresztowała Percy Longtona pod zarzutem morderstwa Edeltona. Tak. O, to są, Holmesie, jak mi się wydaje, główne fakty. Tak. No a w jaki sposób Longton tłumaczy kłótnię z Edeltonem? Według tego, co twierdzi gazeta, Longton powiadomił dobrowolnie policję o dojściu między nimi do utarczki słownej na temat sprzedaży fermy Chatford. Longton uważał za zbyteczne dalsze wyprzedawanie posiadłości. Jak to dalsze? Tak, wygląda na to, jak gdyby dziedzic Longton na przestrzeni ostatnich 2 lat już sprzedawał inne posiadłości. No, muszę ci oświadczyć, Holmesie, że rzadko się spotyka takie sprawy, w których osoba winowajcy byłaby tak oczywista. Tak, to rzeczywiście bardzo paskudna sprawa.
Tak, paskudne, Watsonie. Oczywiście, o ile fakty wyglądają tak, jak podaje prasa. Nie mogę tylko pojąć, po co w takim razie pan Vincent ma zamiar zabierać mi czas. O, ale o ile się nie mylę, nasz klient już jest na schodach. Proszę. Moje uszanowanie. A dzień dobry, dzień dobry. Chyba pan otrzymał mi telegram. Tak jest, proszę, tak. Niech pan siada. Dziękuję. Dziękuję panu. Tak. Cała sprawa jest bardzo paskudna. Bardzo, panie Holmes. No tak, z pewnością, z pewnością. Rano złapałem wczesny pociąg do Londynu i oto jestem, aby zapewnić sobie, to jest, chciałem powiedzieć, żeby prosić pana o współpracę na rzecz mojego nieszczęśliwego klienta, Percy Longtona. No, obawiam się, że w sprawie tej nie będę w stanie, doprawdy nie będę w stanie nic zrobić. Doktor Watson przedstawił mi główne fakty i wydaje się, że wymowa ich jest najzupełniej jasna. A kto jest oskarżycielem w tej sprawie? O ile wiem, miejscowa policja ze względu na wagę zbrodni zwróciła się do Scotland Yardu. Aha. Który wysłał inspektora Lestrade do przygotowania aktu oskarżenia. Czytał pan dzisiejszego Timesa? Tak, tak, tak. Sprawozdanie jest dość dokładne, chociaż nie stwierdza ono, panie Holmes, że drzwi frontowe były niezamknięte. Ponieważ dziedzic oświadczył kamerdynerowi, że sam je zamknie. Mówi pan, że nie zamknięte. Tak, tak. No, prawdopodobnie można to wytłumaczyć tym, że Edgerton zapomniał je zamknąć z powodu kłótni z siostrzeńcem. No jednakże jest tu jeden albo dwa momenty, które nie są dla mnie jasne. A co mianowicie? Przypuszczam, że zamordowany był w nocnej bieliźnie. A nie, nie, był normalnie ubrany. Aha. Tak, a natomiast Longton był w nocnej bieliźnie. O ile wiem, dziedzic wyjechał po kolacji z domu i nie było go jakąś godzinę. Czy często wypuszczał się na takie nocne eskapady? Ponieważ pan już to poruszył, mogę stwierdzić, że nie miał zwyczaju odbywania podobnych wypraw. No, jednakże wrócił cało i nie widzę... A, oczywiście, oczywiście. Czy mógłby pan powiedzieć, tylko proszę o ścisłość odpowiedzi, czy Edgerton był człowiekiem bogatym? Mateusz Edgerton był bardzo bogatym człowiekiem. Aha. Jako młodszy syn rodziny, Edgerton wyemigrował do Australii przed około 40 laty. To jest gdzieś w roku 1854. Powrócił w latach 70. po zdobyciu dużego majątku na australijskich polach złota. Po śmierci starszego brata odziedziczył posiadłość Falkes Ras. Tak. A czy pan Longton pozostawał w dobrych stosunkach ze swoim wujem? Obawiam się, że nie. Nie. Tak, otóż pan Percy, który jest synem najmłodszej siostry dziedzica, mieszkał od wczesnego dzieciństwa w Falkes Ras, a gdy posiadłość przeszła na wuja, pozostał tam i zarządzał majątkiem. Jest on oczywiście z tytułu dziedzictwa spadkobiercą domu i posiadłości. I nieraz też wyrażał głębokie niezadowolenie, gdy wuj sprzedawał części posiadłości. Prowadziło to, czego się obawiałem, do zaostrzenia stosunków między nimi. Tak. No i ostatnie pytanie. Słucham. Jak klient pański tłumaczy wypadki ubiegłej nocy? Historia jest bardzo prosta, panie Holmes. Tak? Tak. Stwierdza on, że przy kolacji dziedzic poinformował go o zamiarze sprzedania fermy Chatford. A kiedy Longton zarzucał mu, że sprzedaż fermy nie obejdzie się bez szkody dla całości majątku, wuj zwrócił się do niego w ostrych słowach. Zażądał następnie konia i bez słowa wyjaśnienia wyjechał z domu. Po powrocie kazał sobie przynieść butelkę porteru. A gdy w dalszym ciągu zanosiło się jeszcze na zaostrzenie kłótni, pan Percy powiedział wujowi dobranoc i wrócił do swego pokoju. Był jednak zbyt zdenerwowany, żeby usnąć. Jak później zeznawał, dwa razy siadał na łóżku, mając wrażenie, że słyszy dobiegający z daleka z holu głos swego wuja. No dlaczego zatem nie poszedł sprawdzić, co się dzieje? Sam mu zadałem to pytanie, panie Holmes. Odpowiedział, że przypuszczał, iż wuj mówił w holu sam do siebie, gdyż tego wieczoru, no, wypił zbyt dużo. Kamerdyner Morstedt potwierdził, że jego panu zdarzało się to
dosyć często. O, proszę, proszę, niech pan mówi dalej. Może pan zapali, panie Lizard. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Otóż zegar nad zabudowaniami stajennymi zwaniał północ i Longton zaczął właśnie drzemać, gdy nagle został wyrwany ze snu przez straszny krzyk, który rozległ się w tym wielkim, cichym domu. Wyskoczywszy z łóżka, narzucił szlafrok, złapał świeczkę i zbiegł na dół do holu. Tutaj rzucił mu się w oczy okropny widok. Kominek i palenisko były zbryzgane krwią, a na podłodze, w wielkiej czerwonej kaluży, z rękami zniesionymi nad głową, ze strasznym grymasem twarzy, leżał Edelton. Percy rzucił się naprzód, pochylił się nad wujem, gdy wtem oczy jego spoczęły na przedmiocie, na widok którego zrobiło mu się słabo. Topór. Tak, tak. Obok ciała dziedzica leżał zbroczony krwią topór kata. Podświadomie rozpoznał, że topór stanowi część kolekcji broni wiszącej na ścianie nad kominkiem. Nie zastanawiając się, co robi, podniósł topór, a w tym momencie wpadł Morstedt wraz z resztą przestraszonej służby. Aha. No tak, no i to już całe wyjaśnienie mojego nieszczęśliwego klienta. Coś podobnego. Tak, no, powietrze Shadow na pewno ci nie zaszkodziło, co nie, co? No. Panie Vincent, jesteśmy do pańskiej dyspozycji. Tak, dziękuję panu. Jesteśmy już na miejscu, panie Holmes. Prrr. No, świetnie. No więc wysiadajmy. Smutna jakaś ta posiadłość, Fawkes raz. Zauważyliście, panowie? Na przestrzeni 5 kilometrów nie ma żadnych sąsiadów. Tylko ten tartak Shadow. Dzięki Bogu, że pan przyjechał, panie Vincent. Sierżant Clair jest tutaj, proszę pana, oraz ktoś z londyńskiej policji. A, bardzo dobrze, Morstedt. No to chodźmy, panowie. Czy ciało waszego pana było przenoszone? Ciało zostało złożone w jadalni. A, mam nadzieję, że nic więcej nie było ruszane, co? Nie, panie. Wszystko jest tak, jak było. A, czy to tu? Tak jest. To jest hol. O, pan inspektor Lestrade tutaj. A co pana tu sprowadza, panie Holmes? Nie znajdzie tu pan pole do popisu. No, nie wątpię, że pan ma rację, Lestrade. No, niemniej jednak bywały wypadki, kiedy... Kiedy szczęście uśmiechało się do teoretyków. Nieprawdaż, panie Holmes? I doktor Watson. Czy mogę też zapytać, doktorze, kim jest ten pan? O ile tego rodzaju pytania można wybaczyć oficerowi policji? To jest pan Vincent, radca prawny rodziny Edeltonów. Aha. To właśnie on prosił Sherlocka Holmesa o zajęcie się tą sprawą. Rzeczywiście. No sądzę, że teraz jest już za późno na jakąś piękną teorię pana Holmesa. Mamy już naszego ptaszka. Dziś dobry dzień. Chwileczkę, panie Lestrade. Zaraz, zaraz. O, na podłodze ciemna plama. Częściowo skrzepnięta krew. Kominek i palenisko, także zbryzgane krwią. Watsonie. Tak. Stań z tyłu. Dobrze. Przypuszczam, Lestrade, że nie ma tu śladów stóp na tej krwi, co? Tylko jeden, panie Holmes, a mianowicie pantofla nocnego Percy Longtona. Wygląda, jak gdyby pan się z tego cieszył. No, ale przy okazji, a co jest ze szlafrokiem oskarżonego?
A nic to panu nie da. Splamiony krwią przód ubioru w dużym stopniu potwierdziłby pański punkt widzenia na tę sprawę. Ponieważ pan wspomniał o tym, muszę dodać, że rękawy były przesiąknięte krwią. A no, to jest oczywiste, jeżeli się zważy, że pomaga on nosić głowę umierającego człowieka. Na tej podstawie niewiele można wywnioskować, prawda? A czy ma pan tutaj ten szlafrok? Oto, proszę. Aha. Plamy na rękawach i na obrąbieniu. A żadnego nawet śladu na przodzie szlafroka. Dziwne, ale niestety nieprzekonywujące. A broń? Niech pan spojrzy na ten topór. A to jest rzeczywiście bardzo stary typ. A gdzie zadano ranę? Cała górna część czaszki została zmiażdżona jak zgnile jabłko. Był to prawie cud, że ofiara odzyskała jeszcze na chwilę przytomność. Fatalny cud dla pana Longtona. Niech pan ratuje go. Przysięgam, że on jest niewinny, panie Holmes. Niech pan ratuje mego męża. Zrobię wszystko, co będzie leżało w mojej mocy, proszę pani. A teraz proszę odpowiedzieć na kilka pytań. Opowiedzieć mi o swoim mężu. To najspokojniejszy człowiek. Ależ wierzę w to, ale pytam mu... No, choćby o jego wygląd zewnętrzny. Na przykład, czy może pani powiedzieć, że był wyższy od Edtona? Wyższy, och, na Boga, nie. Dziedzic miał przeszło 1,80 m. Tak, no niech się pani uspokoi. Tak, niech się pani uspokoi. Tak, a no teraz, pani Vincent, tak, czy może mnie pan poinformować, kiedy Edton zaczął po raz pierwszy sprzedawać części swojego majątku? Pierwsza sprzedaż miała miejsce 2 lata temu, druga przed 6 miesiącami. Aha. Teraz chciałbym jeszcze zamienić kilka słów z kamerdynerem. A bardzo proszę. Morsted? Morsted? Słucham panu. Proszę, proszę tu do nas na chwilę. Słuchajcie, Morsted, niewątpliwie pragniecie gorąco zrobić wszystko, aby pomóc panu Longtonowi. My też. Także, no, my też tego chcemy. Podejdźcie, no, tu bliżej. Czy dziedzic nie otrzymał wczoraj jakiegoś listu? Tak, proszę pana, był list. A czy możecie coś więcej o tym powiedzieć? Obawiam się, że nie. List nosił znak miejscowy i jak mi się wydawało, miał zwyczajną, tanią kopertę, taką, jakich się tu w okolicy używa. Ale co mnie zdziwiło... No więc że... coś was zdziwiło, może coś w zachowaniu się dziedzica. Tak, proszę pana, gdy tylko wręczyłem mu list, otworzył go i gdy zaczął go czytać, twarz jego przybrała tak straszny wyraz, że byłem zadowolony, iż mogłem natychmiast odejść z pokoju. Później, kiedy wróciłem, dziedzica już nie było, wyjechał, a pozostały tylko pod kominkiem maleńkie kawałki spalonego papieru. No, wasza pomoc jest nieoceniona, Morsted. A teraz pomyślcie uważnie. Jakieś 6 miesięcy temu, jak prawdopodobnie wiecie, wasz pan sprzedał część ziemi. Czy nie przypominacie sobie podobnego listu w tym samym mniej więcej czasie? Nie, proszę pana. A, oczywiście, że nie. No, dziękuję, Morsted. Myślę, że to już wszystko. Na razie możecie odejść. Watsonie? Może podasz mi mój płaszcz? Mam tam w kieszeni szkło powiększające. Proszę. O, dziękuję, dziękuję. Tak, zaraz zbadamy ten perski dywan. Oho, coś mi się zdaje. No tak, zaraz. Powinien pan to zauważyć, Lestrade. Są tu ledwo dostrzegalne ślady stóp. No cóż z tego, panie Holmes? Wiele ludzi chodziło już po tym dywanie. No tak, ale już od dawna nie padało, zaś but, który pozostawił ten ślad, był lekko wilgotny. A nie potrzeba chyba panu dodawać, że właśnie w tym pokoju można znaleźć coś, co może ten fakt wytłumaczyć. A cóż to takiego? No proszę, niech pan spojrzy przez tę lupę. No, jakiś proszek. Nie, trociny z drzewa sosnowego. Te drobniutkie cząsteczki to bez wątpienia trociny. Wyskrobałem je ze śladu buta. Rzeczywiście, Holmesie, nie wiem jak... Wiesz, Watsonie, przejdźmy się do stajni. Bardzo chętnie, doprawdy. Holmesie, nie rozumiem. Jak...
O, konie są wiązane przed stajnią. Aha. Chłopcze! Chłopcze! Słucham! Zbliżmy się tutaj! Tak, piękne koniki, prawda, Watsonie? Tak. Słucham pana. A, mój drogi, z pewnością trudno byłoby stwierdzić, co? Jakiego konia dosiadł ubiegłej nocy twój pan? To był ranger, proszę pana. Ranger. No, chciałbym zobaczyć jego kopyta. Bardzo proszę. No. Może pan skrobać nożem i nie znajdzie pan na kopycie najdrobniejszego kamyczka. Stój. Aha. Słuchaj, Watsonie. No cóż, pozostaje mi jedynie zabrać kapelusz i laskę i wracać do gospody. Tak. O, inspektor idzie. A, Lestrade, świetnie, że pana widzę. Chciałbym zwrócić pana uwagę na krzesło przy kominku. Nie ma tam żadnego krzesła przy kominku. A właśnie dlatego zwracam na to pańską uwagę. No, chodźmy, Watsonie, niczego więcej się już tu teraz nie dowiemy. Dobry, panie inspektorze Lestrade. Witam panów. Znów pan tu przyjechał, panie Holmes. Tak, chciałbym panu zaproponować spacer po wrzosowiskach. W jakim celu? A postanowiłem dać wam sposobność pochwycenia mordercy dziedzica Edtona. Człowieku, czy mówi pan poważnie? Tak, poważnie. Ale dowody. Mówiłem przecież panu wczoraj, że wszystkie fakty wskazują na... Widzi pan tę odległą, zalesioną dolinę? Tam pójdziemy, no. Chodźmy. Jesteśmy na miejscu. Gdzie pan nas prowadzi, Holmesie? Tu przecież mieszka kierownik tartaku. Zaraz, chwileczkę. Można? Proszę. Czego szukacie? Przypuszczam, że mam przyjemność rozmawiać z panem Tomaszem Grilli. No nie jest to pana zasługą, że niewinny człowiek nie poniesie kary za dokonaną przez pana zbrodnię. Co? Ach! Jak? Proszę założyć kajdanki! No! Nie wiem, kim pan jest, ale świetnie pan tę sprawę rozwiązał. Jeżeli mi pan wyjawi, jak pan do tego doszedł, odpowiem z kolei na wszystkie pana pytania. O, natrafiłem na szczęście dla niewinnego człowieka na pewne ślady pańskiej obecności. Przyznaję, że kiedy proszono mnie, abym zajął się tą sprawą, wierzyłem, iż winien jest Percy Longton. Nawet nie widziałem powodu do zmiany mojego stanowiska, kiedy zjawiłem się na miejscu zbrodni. Wkrótce jednak natrafiłem na pewne pozornie nic nie mówiące szczegóły, które rzucali nowe światło na całą tę dziwną sprawę. Straszne uderzenie, które zabiło Edtona, spowodowało, że krew rozpłysnęła się nad kominkiem oraz częściowo i na ścianie. Dlaczego zatem nie było żadnych plam na przodzie szlafroka noszonego przez mężczyznę, który miał zadać to uderzenie? Coś w tym wszystkim było nieprzekonywującego. Następnie zauważyłem, że w pobliżu kominka, gdzie upadł zamordowany, nie było krzesła. Musiał więc otrzymać uderzenie, gdy stał, a nie gdy siedział. Poza tym, ponieważ uderzenie rozcięło mu samą górną część czaszki,
Musiało ono być zadane z tej samej, jeżeli nie z większej wysokości. Longton był znacznie niższy od Edeltona. No a jeżeli nie Longton, to kto mógł być mordercą? Dochodzenia moje wydobyły na światło dzienne fakt, że Edelton otrzymał rano list i że potem kłócił się ze swoim siostrzeńcem co do ewentualnej sprzedaży fermy. Dziedzic Edelton był bogatym człowiekiem. Cóż zatem miały znaczyć te periodyczne sprzedaże, które rozpoczęły się 2 lata temu? Człowiek ten musiał być szantażowany. To kłamstwo! Oddał jedynie to, co nie należało do niego. A, przeglądając pokój, znalazłem niewyraźny odcisk stopy. Pantofel mordercy był mokry, gdyż stąpał on po krwi. Po szczegółowej obserwacji rozpoznałem, że były tam trociny. Kiedy podobnie znalazłem niewielką ilość wgniecionych trocin w ziemi ze skrobanej z kopyta konia, mógłbym już sobie stworzyć prawie zupełnie jasny obraz wypadków, jakie miały miejsce owej tragicznej nocy. Dziedzic, spotkawszy się z gwałtownymi protestami swego siostrzeńca przeciwko proponowanej sprzedaży wartościowych części posiadłości, dosiadł natychmiast po kolacji swego konia i zniknął w ciemnościach. Chciał on zapewne z kimś rozmawiać, czy też odwoływać się do kogoś. Gdy powrócił, kopyta konia miały na sobie pełno trocin. Ponieważ kogoś oczekiwał, pozostawił drzwi frontowe niezamknięte. Około północy ten ktoś się zjawił. Przytem zelówki jego butów miały na sobie dużo trocin. Między dwoma mężczyznami wywiązała się kłótnia. Nagle wyższy mężczyzna zerwał broń ze ściany, uderzył z całej siły swego przeciwnika w głowę, po czym wyszedł i zniknął w ciemnościach. Gdzież można by, pytałem siebie, szukać miejsca, na którym byłoby pełno trocin? Oczywiście w tartaku. Przyszło mi w związku z tym na myśl, że rozwiązanie tej straszliwej zagadki może leżeć we wcześniejszym okresie życia dziedzica. Dlatego zgodnie z moją zwykłą praktyką spędziłem wieczór pożytecznie, prowadząc rozmowę z gospodarzem zajazdu. W toku gawędy wyciągnąłem z niego drogą pozornie błahych pytań, że stanowisko zarządzającego tartakiem Shadow otrzymał jakiś Australijczyk z osobistego polecenia samego Edeltona. Kiedy dzisiaj wczesnym rankiem wyszedłeś, Grilli, z tej chaty, stałem w ukryciu za złożonym stosem drzewa. Zobaczyłem ciebie i to potwierdziło moją teorię. To był mój pech, że w ogóle posłano po pana. Ale ponieważ jestem człowiekiem dotrzymującym słowa, oto uzupełnienia, które powinien pan poznać. Cała ta historia zaczęła się we wczesnych latach 70. w okresie wielkich strajków w kopalni złota w pobliżu Karl Gurli. Mój młodszy brat wszedł w spółkę z Anglikiem, którego znaliśmy jako Bali Edeltona. Obaj dzięki tej spółce stali się bogatymi ludźmi. Na skutek fałszywego oskarżenia Edeltona oraz innych fałszywych zeznań schwytano mojego nieszczęśliwego brata pod zarzutem dokonania morderstwa. No, prawo w tamtych czasach działało szybko. Już w nocy powieszono go na przydrożnym drzewie. Edelton pozostał panem kopalni. Byłem wtedy w Górach Błękitnych, gdzie trudniłem się ścinaniem drzew. I trzeba było 2 lat, abym dowiedział się prawdy o tej całej sprawie od jednego z poszukiwaczy złota. Od tamtego czasu wędrowałem, zmieniając jedną pracę za drugą. Starałem się porobić oszczędności i czekałem na sposobność odszukania mordercy mojego brata. Tak, mordercy! Tak, to rzeczywiście interesujące. No i jak go pan odnalazł? Minęło prawie 20 lat, zanim natknąłem się na niego. Ten moment był dla mnie wystarczającym zadośćuczynieniem za tyle lat czekania. Dzień dobry, Bali.
powiedziałem. Zbladł straszliwie i wypuścił fajkę z ust. Long Tom Grilli wychrztosił. Wydawało mi się, że zemdleje. Tak więc doszło do rozmowy między nami, w wyniku której nakloniłem go, aby mi dał pracę u siebie. Wtedy zacząłem stopniowo wymuszać od niego pieniądze. Żaden szantaż, proszę pana, ale po prostu odbierałem majątek zmarłego. 2 dni temu napisałem do niego i tamtej nocy przyjechał do mnie, przeklinając, że go zrujnuję. Powiedziałem, że daję mu czas do północy, aby się namyślił, czy zapłaci, czy też mam wszystko wyjawić, oraz że wpadnę do niego po odpowiedź. Czekał na mnie w holu, pijany i wściekły, wykrzykując, że mogę iść na policję lub do samego diabla. Czyż mogłem przypuszczać nawet, że policja może traktować słowo Drwala na równi ze słowem szlachcica i zarazem sędziego? Przysłużę ci się tak dobrze, jak przysłużyłem się twojemu niegodziwemu bratu, wykrztusił. Tym razem przebrała się miara. Wydawało mi się, że coś mnie opętało. Zerwawszy ze ściany najbliżej wiszącą broń, uderzyłem w jego głowę. Przez chwilę stałem nieruchomo, spoglądając na niego z góry. To ode mnie i od Jana powiedziałem. Odwróciłem się i wybiegłem na dwór. Oto cała moja historia. No tak, tak. Nie rozumiem tylko, dlaczego dziedzic Edenton, umierając, wymienił nazwisko Longtona. Nie, 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 nie. To nie było nazwisko Longtona. Jak to? Dziedzic powiedział Long Tom. Long Tomasz. Imię obecnego tu Long Toma Grillego. No, fatalne podobieństwo imienia prawdziwego mordercy z nazwiskiem niewinnego człowieka podejrzanego o zabójstwo. Ach, tak. Teraz rozumiem. A teraz tylko proszę, abyśmy już odeszli, zanim nadejdą tu moi ludzie. Było to słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a Przygoda w Foxrath w adaptacji i reżyserii Edwarda Płaczka. Przekład Jerzego Czekajewskiego. W roli Sherlocka Holmesa wystąpił Jan Świderski. W roli doktora Watsona Edmund Fiedler. W pozostałych Janina Jezierska, Jadwiga Kurylukówna, Franciszek Dominiak, Aleksander Dzwonkowski, Andrzej Łapicki, Janusz Ziejewski. Słuchowisko zrealizował Andrzej Pruski. Było to nagranie z 1956 roku. Na lesistym obszarze szedł. Do rzeczy, do rzeczy, Watsonie. Była to własność pułkownika Mateusza Edeltona. Aha. Tak. Dziedzic Edelton, jak go nazywano, był miejscowym sędzią, a zarazem najbogatszym obywatelem ziemskim w okolicy. W czasie popełnienia morderstwa z domowników Foxrath obecni byli jego siostrzeniec Percy Longton. Longton. Tak, kamerdyner Morstedt. Morstedt. Tak, oraz czworo domowej służby. Tak. Ubiegłego wieczoru, jak zwykle o godzinie 8, dziedzic Edelton wraz ze swym siostrzeńcem spożyli kolację. Po kolacji dziedzic polecił sprowadzić sobie konia i zniknął na godzinę. Po powrocie wypił w holu w towarzystwie siostrzeńca szklankę porteru. Miał to miejsce na kilka minut przed 10:00. Tak. Jak się zdaje, musiała nastąpić między nimi jakaś kłótnia, gdyż kamerdyner stwierdził,
że wchodzący z winem zauważył, iż dziedzic był cały czerwony z podniecenia i że zachowywał się oschle. Rozumiem. Tak. Tak. Wychodząc z pokoju, kamerdyner słyszał ich głosy w gwałtownej sprzeczce. Wkrótce po północy obudził domowników głośny krzyk dochodzący z holu, gdy zbiegli ze schodami do utarczki słownej na temat sprzedaży fermy Chatworth. Longton uważał za zbyteczne dalsze wyprzedawanie posiadłości. Jak to dalsze? Tak, wygląda na to, jak gdyby dziedzic Edlton na przestrzeni ostatnich 2 lat już sprzedawał inne posiadłości. Aha. No, muszę ci oświadczyć, Holmesie, że rzadko się spotyka takie sprawy, w których osoba winowajcy byłaby tak oczywista. Tak, to rzeczywiście bardzo paskudna sprawa. Tak paskudna, Watson. Oczywiście, tak. O ile fakty wyglądają tak, jak podaje prasa. Nie mogę tylko pojąć, po co w takim razie pan Vincent ma zamiar zabierać mi czas. O, ale o ile się nie mylę, nasz klient już jest na schodach. Proszę. Moje uszanowanie. A dzień dobry, dzień dobry. Chyba pan otrzymał mi telegram. Tak jest, proszę, tak. Niech pan siada. Dziękuję. Dziękuję panu. Tak. Cała sprawa jest bardzo paskudna. Bardzo, panie Holmes. No tak, z pewnością, z pewnością. Rano złapałem wczesny pociąg do Londynu i oto jestem, aby zapewnić sobie, to jest, chciałem powiedzieć, żeby prosić pana o współpracę na rzecz mojego nieszczęśliwego klienta, Percy Longtona. No, obawiam się, że w sprawie tej nie będę w stanie. To prawdy. Odów ujrzeli z przerażeniem dziedzica Adeltona, leżącego bez przytomności w kałuży krwi, z roztrzaskaną głową. Tak. Obok ciała umierającego mężczyzny stał Percy Longton w szlafroku, trzymający w ręku ociekający krwią topór. Tak. Tak, topór. Topór średniowiecznego kata, Holmesie. Zerwany z kolekcji broni zawieszonej nad kominkiem. Longton był tak przerażony, że z trudem jedynie mógł pomagać przy unoszeniu głowy rannego i przy tamowaniu krwi z rany. Gdy Morstead pochylił się nad dziedzicem, ten podparł się na łokciach i ciężko dysząc wykrztusił. To był Longton. To był Long i opadł martwy w ramiona służącego. Wezwano miejscową policję, która na podstawie zeznań o kłótni między dwoma mężczyznami, o zastaniu siostrzeńca stojącego nad ciałem i wreszcie o oskarżających słowach samego umierającego, aresztowała Percy Longtona pod zarzutem morderstwa Edeltona. Tak. O, to są, Holmesie, jak mi się wydaje, główne fakty. Tak. No a w jaki sposób Longton tłumaczy kłótnię z Edeltonem? Według tego, co twierdzi gazeta, Longton powiadomił dobrowolnie policję o dojściu między nimi. Tak. To bardzo dziwna sprawa, Holmesie. Jestem zaskoczony, że dotychczas rodzina nie zgłosiła się do ciebie po radę. Co? A, sądzę, że masz na myśli morderstwo Folksrast, co? Tak. A, no jeśli tak, może zainteresuje cię, Watsonie, to, co otrzymałem przed śniadaniem. Proszę obejrzyj ten blankiet. Odnośnie sprawy Edeltona chciałbym odwiedzić pana punktualnie o 10:15. Vincent. Tak, ze stylu telegramu można sądzić, że jest to adwokat o starych zasadach pracujący u rodziny Edeltonów. Ponieważ, jak się orientuję, Watsonie, mamy jeszcze kilka minut czasu, bardzo cię proszę, abyś był łaskaw odświeżyć mi w pamięci i przejrzeć wraz ze mną konkretne fakty podane w sprawozdaniu porannej gazety. No, z pominięciem oczywiście nieistotnych uwag reporterów. Tak. Proszę cię, proszę siadaj. No więc tragedia miała miejsce w Folksrath
w starym dworze w Sussex, położonym koło Forest Row. Nie będę w stanie nic zrobić. Doktor Watson przedstawi mi główne fakty i wydaje się, że wymowa ich jest najzupełniej jasna. A kto jest oskarżycielem w tej sprawie? O ile wiem, miejscowa policja ze względu na wagę zbrodni zwróciła się do Scotland Yardu. Aha. Który wysłał inspektora Lestrade do przygotowania aktu oskarżenia. Czytał pan dzisiejszego Timesa? Tak, tak, tak. Sprawozdanie jest dość dokładne, chociaż nie stwierdza ono, panie Holmes, że drzwi frontowe były niezamknięte. Ponieważ dziedzic oświadczył kamerdynerowi, że sam je zamknie. Mówi pan, że nie zamknięte. Tak, tak. No, prawdopodobnie można to wytłumaczyć tym, że Edgerton zapomniał je zamknąć z powodu kłótni z siostrzeńcem. No jednakże jest tu jeden albo dwa momenty, które nie są dla mnie jasne. A co mianowicie? Przypuszczam, że zamordowany był w nocnej bieliźnie. A nie, nie, był normalnie ubrany. Aha. Tak, a natomiast Longton był w nocnej bieliźnie. O ile wiem, dziedzic wyjechał po kolacji z domu i nie było go jakąś godzinę. Czy często wypuszczał się na takie nocne eskapady? Ponieważ pan już to poruszył, mogę stwierdzić, że nie miał zwyczaju odbywania podobnych wypraw. No, jednakże wrócił cało i nie widzę... A, oczywiście, oczywiście. Czy mógłby pan powiedzieć, tylko proszę o ścisłość odpowiedzi, czy te etk...